Dla Warszawy to kolejny zwykły dzień. Dla ulicy Dobrej przeciwnie. Buf tętni życiem. Atmosfera sesji sprawia, że niektórzy nurkują w książkach, a inni, ups, spotują pod ławkami. Może to na was ktoś zwróci dziś uwagę i będziecie spotted in buf? Spotted buf? Spotted buf. Spotted buf? Spotted buf? Nową jakość w komunikacji między studentami w buwie wniosła strona Spotted Buf. Powstała w połowie grudnia na Facebooku i szybko zyskała ogromną popularność. Jedni traktują ją jako biuro rzeczy znalezionych, inni jako serwis matrymonialny i źródło plotek. Moda na spotting, czyli anonimowe anonce o zauważonych osobach, przywędrowała z USA i Europy Zachodniej. Czy słyszeliście o Spotted Buf? Tak, słyszeliśmy. Jeszcze raz? O czym? Nie, nie słyszałam. Nie, ja nie wiem, co to jest. Oczywiście, naturalnie czytam codziennie. Tak, słyszałam, ale uważam, że dużo lepsze jest Spotted Biedronka. I polecam. Jak oceniasz pomysł? Bardzo fajny pomysł. Myślę, że dobry, aczkolwiek zrobiło się z tego trochę takie biuro matrymonialne. I understand the concept. We have similar things in Sweden. Teraz to przybyło taką formę serwisu randkowego bardziej, ale bałem się, że będzie takie bardziej chamskie. Są różne ogłoszenia matrymonialne i to nie ma tego założenia, które było założeniem na początku, czyli wyśmiewaniem osób innych. Pomysł jest bardzo fajny, podoba mi się. Często właśnie na Facebooku śledzę co ciekawsze posty. Nie lepiej tak podejść do osoby wprost, zapytać się, powiedzieć coś, tylko tak wypisywać na fejsie, tak trochę dziwne. Stół prawie nakryty, kwiaty w wazonie. Może to właśnie tutaj umówią się spotersi? A kto jest administratorem? No nie wiadomo, kto jest administratorem. Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam pojęcia, myślę, że jacyś studenci UW. Nauka to pierwsze, co kojarzy nam się z buwem. Czy spotting zdążył już dołączyć do grona tych skojarzeń? Większość studentów nie ma wątpliwości, po co naprawdę powinno przychodzić się do biblioteki. Przychodzimy tutaj się uczyć, przynajmniej powinniśmy. A na tych, którzy podczas wizyt w buwie cały swój wysiłek wkładają w spotowanie, na ostudzenie ich emocji czekają gaśnica lub wyjście ewakuacyjne. Czy boisz się przychodzić do buwu? Leciutko. Come now. Surely we